Siemaneczko, z tej strony spokojny, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak pewnie już wiecie po tytule, wyskoczył nam NC Skyblock i co dzisiaj mamy do powiedzenia? Ogólnie obejrzymy sobie spawna. Edycja startowała bardzo dawno temu. No miałem nagrać odcinek, ale jakoś mi się nie chciało. Nie miałem takiej jakiejś motywacji, żeby wchodzić w ogóle na ten serwer. No ale dzisiaj powiem wam troszkę może dlaczego nie gram na tym serwerze, bo jest tych pytań naprawdę dużo. Często pytacie po prostu, spokojnie, czemu nie grasz już na NC Skyblocku? No tak wyszło jakoś, nie? Dobra, zobaczymy jak wygląda serwer, a potem wam powiem, czemu mniej więcej nie gram. No, zobaczymy, dobra. Lecimy. Ogólnie serwer jest bardzo ładny, a wy możecie słyszeć krzyki mojej siostry w tle, więc sorry. No serwer jest naprawdę zarąbisty. Fajnie by było jeszcze jakby pokazali co jest tam u góry dokładnie. Obstawiam, że tam jest jakaś ryba, jakieś stworzenie. Ale coś tam jest, ale do końca nie wiadomo co to. Obstawiam, że to jest jakieś wielkie akwarium. No powiększmy sobie na przykład zasięg czanków na fulla. A i tak tego nie zobaczymy, bo render jest za mały. No tak już bywa. Dobra, ogólnie tutaj widziałem parę błędów, które się rzucają w oczy już od razu, nie? Tutaj w rynku są dwie postacie, Alex i jakiś koleś, błąd numer jeden, tutaj jest kolejny jakiś błąd, znowu jest sklep, jakiś typ i Steve'ek, więc nawet do tego sklepu, o, można wejść, ale trzeba się natrudzić, więc spoko. Tutaj wszędzie te postacie są, no, jedna w drugiej stoi, nie, no troszeczkę spieprzone. Ale ogólnie patrząc na spawn jest naprawdę zarąbisty. Jak wbiłem pierwszy raz na serwer to powiedziałem wow, no teraz się postarali. Ostatnio też był zarąbisty spawn, był ogromny, a tym razem jest to nawiązanie do wersji 1.13 obstawiam. To jakaś skrzynka w ogóle jest z drewnem, jaj jego. Dobra, jak się tutaj będzie. Bo to są, obstawiam, że to jest jakieś akwarium wielkie, bo tam jest, obstawiam, że tam jest woda, jakiś statek nad wodą widzicie. No za dużo nie widać, ale jest. Tutaj jakieś koralowce i tak dalej. No to jest nawiązanie do najnowszej wersji. Tak mi się przynajmniej mocno wydaje. No zobaczcie jak to ładnie wygląda. No oczywiście zwykły gracz nie chodzi za bardzo tutaj i nie patrzy na to. Zobaczcie ryby, które się nie renderują. No niestety, no nic nie poradzę na to. Na ten moment. Ale wygląda to naprawdę epicko. Koralowce tutaj jakieś porobione. No fajnie to wygląda. W ogóle trafiliśmy w jakieś dzikie miejsce. Gdzie jestem? Jakaś ściana chwał, spoko. Jaki jest właściciel aktualnie na serwerze? Ten i ten, czyli więc nic się nie zmieniło. Tauron jest head adminem, nie, był chyba administratorem. No, czyli nic standardowego się tu nie zmienia. Administracji za bardzo ja nie kojarzę na ten moment jak wygląda, nawet mi się nie chce. Top 3 graczy z poprzedniej edycji. Pozdrawiamy. Więc fajnie, że topkę gdzieś uwiecznili, nie? Pozdrawiamy koleżankę. Tutaj nic nie ma, no spoko, taka tylko pusta przestrzeń, aby sobie była, nie? No, no gitara. Niech sobie będzie. O, żółw, jaj jego, dobra. Tylko szkoda, że nie renderuje się ten świat dalej. Tylko takie fragmenciki widać. No tu jest jakiś parkour, który nikt z nas nie prowadzi. Chyba, że może gdzieś tam prowadzi, ale wyrąbane w to. Na szczyt tego domku tam jakaś skrzynka jest, widziałem. O matko bosko, często chodź, bo co tam się krzyczy? Może nie słyszycie, ale ja słyszę. Strasznik Netheru. No znowu jest zduplikowany i nie mogę w niego kliknąć, nie? To się spieprzyło. Umiejętności, właśnie, tutaj dodali coś takiego fajnego. O właśnie. Jak umiejętności, ale jak to zdobyć, nie wiem, nawet nie chce mi się nawet w to zagłębiać. Ten kolor gliny mi się podoba, takie rażące kolory są naprawdę zarąbiste. I teraz tutaj też postacie są znowu zduplikowane wszędzie, no zobaczcie to, Steve wystają, Alexy wystają. Normalnie masakra z tragedią. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, którą sprawdzam na każdym serwerze. Aha, czyli coś takiego się dzieje, no dobra. Spawn, dobra, lecimy dalej. Dobra, i teraz... Aha.
Aha, dobra, teraz się pojawiłem. No spoko, a wpisywałem spawn chyba prędzej. No coś wpisałem. Dobra. Zestawy startowe, dobra, mnie to nie obchodzi za bardzo. Mam strzałę, spokojnie sobie będzie. I teraz tak. Spokojnie, czemu nie grasz na tym MC Sky bloku? Ogólnie serwer naprawdę jest zarąbisty, nie mówię, że jest zły. Gra na nim dużo osób, ale jest parę rzeczy, które mnie naprawdę z nim drażniły. Były bugi na hajs, z których, przyznaję się, korzystałem z tego. I administracja, która mnie sprawdzała, była tak do dupy, że nawet nie potrafiła mi zabrać wszystkich itemów, które wtedy, że tak powiem, skopiowałem. I no po prostu mega mnie to zniechęciło. Na serwer można no, w taki łatwy sposób może tutaj, że tak powiem, zdobyć hajs, na przykład tego głupiego dirta. Wystarczy mieć zmienne IP i napierdzielasz multikontami i masz mega dużo dirtu, więc to jest bardzo, bardzo proste, żeby się na tym serwerze wzbogacić. Na poprzedniej edycji troszeczkę zacząłem grać, troszeczkę tam pokantowałem i miałem już dużo, więc no po prostu jeśli człowiek może się wzbogacić w bardzo łatwy sposób, to automatycznie nie chce na serwerze grać, nie? Tak samo jak na Doscrafcie. Doscraft był naprawdę zarąbistym serwerem przez pierwsze 2 tygodnie. Teraz już się zaczął pieprzyć. Gra już mało ludzi, bo wszystko już wszyscy osiągnęli. No teraz już po prostu no już się po prostu nie chcę, no, jakby to tak powiedzieć. Teraz aktualnie czekam na MC Skyblocka, na Skyapa, jesteśmy na MC Skyblocku, czekam na Skyapa. Zobaczymy, tamten serwer jest takim już trochę bardziej hardem, ale też opiera się wszystko na jednym. Pierw zbierasz na tego bacona, uzbierasz na bacona, a potem kopiesz, chodzisz prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo i naprawiasz sobie kill-offy. Potem co? Potem stoisz na tych głupich spawnerach i też ciągle awczysz. No to jest normalnie masakra, no ale tak na tym polega Skyblock, nie? Jakby tego tak powiedzieć. No jednym słowem jest masakra. Coś jeszcze o MC Skyblocku. No serwer jest zrobiony, naprawdę serwer jest zadbany. Znaczy był, no teraz widzę troszeczkę bugów z tymi Steve'kami i tak dalej. No ale cóż, no coś im się popsuło, naprawią. Coś się psują i naprawiają, więc to w tym problemu nie ma. Jest też opcja, że serwer jest pod pieniądze w jakikolwiek sposób. Nie wiem jak teraz wygląda. Ogólnie zniechęciła mnie też opcja z tym, że jest sklepy. Był limit sklepów, 5 sklepów. Jak na przykład człowiek chce zrobić zarabiarki sobie, tak jak na przykład na Doscrafcie czy na Skyapie, że... Nie, na Skyapie nie wiem jak to działa, ale chyba też. Że dajesz warpa i ludzie, którzy zaczynają grać na serwerze, dopiero wbijają i zarabiają na tobie, a ty zarabiasz na nich i to się tak wszystko kręci. No, ogólnie zarąbista sprawa, nie? A tutaj zostało to z edycji na edycję od razu tak pyk ucięte i nie ma, nie zarabiacie, nie? W taki sposób. No już poszło, no już koniec w pewnym stopniu. Co tam jeszcze? Żeby mieć lepszą wyspę, to musisz tak. Masz limit spawnerów, żeby mieć więcej spawnerów musisz zapłacić, musisz wykupić. Flight tam oczywiście musisz wykupić i tak dalej, no to akurat podstawa. Powiększenie wyspy to też tam na każdym serwerze już jest. I co jeszcze? Coś jeszcze było? Nie pamiętam. Chyba tutaj komentary... Nie, Skygot ma komentary Repire, więc to spoko. Jak sobie kupić to masz. Nie wiem co jeszcze. No było tych rzeczy od groma, no... Dużo, nawet głupiego cobblestone'a możesz kupić tutaj w sklepie. To jest naprawdę absurd. No co ja mogę wam powiedzieć, no. Chyba tyle. Jest tych rzeczy naprawdę od groma, dlaczego ten serwer mi się nie podoba. Naprawdę grałem dużo na tym serwerze. Nagrałem w ciur odcinków. W 50 pewnie się nie zmieści, na pewno jest ich więcej. No ale co zrobisz, no. Tak to wygląda. Jest naprawdę dużo ludzi, wreszcie ogarnięty czas, tutaj na tabie wszystko ogarnięte, posegregowane wszystkie rangi, administratorzy, Skygodzi, wszystko od największej do najmniejszej, więc zarąbiście. Oczywiście sklep jest na wierzchu, no ale do sklepu to każdy chce sobie wejść, nie? I coś tam kupić, więc tak, no i ja nie wiem, no jestem źle nastawiony na ten serwer aktualnie. Nie mówię, że tu nie będę grał, może jeszcze kiedyś wbiję, pogram. Może znowu mi się spodoba i zobaczymy jak to będzie.
No cóż, aktualnie tak sytuacja wygląda. Powiedziałem wam co myślę jednym słowem. No, pytanie, które było zadawane dość często, zostało już rozstrzygnięte w pewnym stopniu. No jak już mówiłem, jest na pewno tych rzeczy jeszcze więcej, tylko już na ten moment nie pamiętam. To co pamiętałem, to wam powiedziałem. I tyle. No, to co, dzięki za obejrzenie ogólnie. Możecie napisać jaką macie opinię o MC Skyblocku, bo... No ja mam różne, nie? No raz jest dobrze, raz jest źle. Serwer naprawdę nie jest zły, bo jest serwerem bardzo zarąbistym. Bym wpadł tutaj parę zmian, by był naprawdę serwerem idealnym. No ale cóż, tak to już działa, nie? Dobra, ogólnie dzięki za obejrzenie, łapkę w górę, komentarz, subik. Hej ho!